Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto co dla Was przygotowaliśmy. Zaczynamy od TKB, bo przypominam, trwa Tydzień Kultury Beskidzkiej. Występy zespołów polskich i zagranicznych odbywają się w Wiśle codziennie. W piątek o godzinie 18 w tamtejszym amfiteatrze wystąpią m.in. zespoły z Łodygowic, Andrychowa, Tarnowa, ale też z Rumunii i Bułgarii. TKB zakończy się w niedzielę. Codziennie również występy zespołów o godzinie 11 na placu Hofa. Z kolei w Cieszynie trwa festiwal Wakacyjne Kadry i Dźwięki. Tym razem w piątek zostanie wyświetlony film z 1939 roku Sportowiec mimo woli. Zaś w sobotę nowsza propozycja Pewnego razu w listopadzie. Start godzina 21:30. A teraz przenosimy się do Brennej. W sobotę 4 sierpnia odbędą się w tamtejszym parku turystyki 8 Mistrzostwa Drwali Beskidzkich. To impreza dla prawdziwych mężczyzn, zwracają uwagę organizatorzy. Mistrzostwa drwali rozpoczną się o godzinie 17. Więcej informacji na stronie gminy Brenna. Sporo będzie się działo w najbliższych dniach u kosaków. W sobotę o 20 wystąpi Krzysztof Kiliański. Podczas spotkania z muzykiem usłyszymy nastrojowe standardy muzyki rozrywkowej i jazzu. Z kolei w poniedziałek rozpocznie się tam 11. Międzynarodowy Plener Rzeźbiarzy pod nazwą Co w parku piszczy. Wszystkie imprezy mają miejsce przy Centrum Kultury i Sztuki Dwór Kosaków w Górkach Wielkich. Na warsztaty obowiązują wcześniejsze zapisy, pozostałe wydarzenia wstęp wolny. Na muzyczne wieczory przy fontannie zaprasza Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie. W niedzielę o godzinie 19 wystąpi Orkiestra Dęta OSP Puńców. Wstęp wolny. W razie niepogody koncert nie odbędzie się. To wszystko w dzisiejszym odcinku, a więcej informacji znajdziecie w naszej zakładce imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.